Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w 20 vlog ma się na moim kanale. Jest godzina jakoś tak 7:40, coś takiego. Nie, co ja gadam? Jest godzina 8:40. Ja jestem już ubrana, ogólnie się wyszykowałam. No i teraz będę miała chwilę czasu, żeby otworzyć kalendarze adwentowe i coś tam wam poopowiadać. I powiem wam, że zostały tylko 4 dni, 4 okienka w kalendarzach adwentowych. Dosłownie już jest 20 grudnia, ja po prostu w to nie wierzę, naprawdę. Dopiero co nagrywałam pierwszego vlogmasa, a to już jest 20. Po prostu... Tak. Ja dzisiaj mam na 10 do szkoły, więc tak o 9:30 będę wychodzić. No i o 11:30 piszę egzamin z angielskiego, więc sobie coś tam jeszcze powtórzę, te czasy wszystkie i w ogóle. A teraz może otworzymy kalendarze adwentowe. Zobaczymy, co w nich dzisiaj się znajduje. I standardowo lecimy z Magnetic. No i 20 jest... Nie widzę 20, powiem wam, ale zaraz znajdę. Okej, znalazłam 20, jest ona tutaj, więc ją już otwieram. Żeby nie otworzyła innego okienka czasami. O, tego jeszcze nie było. I mamy tutaj taki oto prezent. Właśnie, prezent simple, prezent continuous, to dzisiejszy temat z dnia. Więc idealnie się trafiło. Ale dobra. Lecimy z Reese's i 20 znajduje się tutaj. O, tak. I mamy zwykłe Reese's. Kinder. I 20 jest tutaj. I mamy Kinder Mini. W sumie to tak, bo wczoraj było Kinder Bueno, dzisiaj Kinder Mini. Haribo. O, i 20 jest tutaj na samej górze. O, i te żelki już były. Są to te kwaśne i one będą jeszcze jeden raz w tym kalendarzu, bo ogólnie powinny być 3 razy, więc powinny być jeszcze jeden raz. I one są spoko. I teraz otwieramy Linda i 20 jest tutaj. Pewnie będzie to czekoladka, no tu się niestety tak powtarza, że no masakra. Już widzę, że to będzie czekoladka, bo tak mega ciężko się to otwiera. Nie mogę tego otworzyć nawet. No, no i jest ta czekoladka. Ostrość. O. Więc dzisiaj takie rzeczy bez szału, ale najbardziej chyba jestem zadowolona z tych żelków i oczywiście z Reese's. I znowu zajrzałam za okno i znowu pada śnieg. W sensie, no, nie pada, ale jest śnieg na ziemi. No i pewnie za niedługo go nie będzie, a i tak patrzę, że tak powoli coś tam pada, ten śnieg. No, ale tak mega, mega powoli. Prawie go, że nie ma. Prawie go, że nie ma. Prawie go nie ma. Jeszcze muszę spakować angielski i historię, bo teraz na początku mam najpierw historię, później mam angielski. Więc muszę to spakować. No i właśnie nie wiem, czy, co zabrać właśnie. Czy wziąć, nie wiem, plecak, czy wziąć jakiś worek, czy co, kompletnie nie wiem. Ale już dzisiaj się to skończy, już będę brała normalnie plecak. No, ale jeszcze tylko dzisiaj właśnie i nie wiem, co zabrać. Mój outfit pokażę wam tak. Mam na sobie taką białą koszulę, którą miałam w pierwszym dniu egzaminów próbnych. No i taką właśnie koszulę z Sinsaya. No i po prostu zwykłe czarne spodnie. I no. Zobaczcie, muszę wziąć zeszyt od historii, ćwiczenia od historii, podręcznik od historii, zeszyt od angielskiego,
No i repetytorium od angielskiego, ćwiczenie i podręcznik, więc ja nie wiem, w co się spakuję. Biorę jednak worek i już mam spakowane książki i jest już godzina 9:07, więc powoli będę schodziła na dół na śniadanie. No i potem będę już wychodziła, a jeszcze chusteczki. Jest godzina 9:36, ja zmierzam do szkoły i pokażę wam, ile jest śniegu. Nie jest jakoś go dużo, ale coś tam jest, chociaż wiem, że za chwilę go już nie będzie. Idę sobie do Tesco i zobaczcie, jak pada. Moje włosy są całe, teraz tego nie widać, ale są całe w śniegu. W ogóle teraz się skapnąłem, że nic do was nie nagrywałam, jak wróciłam do domu. A więc jestem w domu, jest godzina 19, tak. A ja wróciłam do domu o 15, więc no super. No i w sumie nic takiego ciekawego nie robiłam. A jeśli chodzi o egzamin z angielskiego, no to powiem wam, że tak jak mówiłam, najbardziej się bałam matmy, najmniej polskiego, a tak pół na pół angielskiego. No i powiem wam, że najtrudniejsza była faktycznie matma. Najłatwiejszy był polski, a po środku właśnie angielski, to tak pół na pół. No, ale mam nadzieję, że mi dobrze poszło, no ale no tak jak mówię, że był tak właśnie po środku. Ja już mam wolne. Mam już przerwę świąteczną, ponieważ jutro już nie idę do szkoły, no i później sobota, niedziela i poniedziałek, wigilia, więc cieszę się bardzo. Już tak mało zostało, że naprawdę po prostu za niedługo już nie będzie kalendarzy adwentowych, już nie będzie otwierania, no i po prostu się wszystko skończy. Oczywiście będą filmy, spokojnie, ale nie będzie już po prostu w tym roku vlogmasów, no bo dopiero będą za rok, więc no. Jutro będzie się działo coś ciekawszego, w sumie mam taką nadzieję, że właśnie tak będzie. Zobaczycie zresztą sami jutro. Ja sama jeszcze nie wiem. Nie będę wam nic tutaj mówić, po prostu zobaczycie jutro, bo jutro też nagrywam oczywiście vlogmasa. No i po prostu wam podpowiem, że gdzieś jadę. No ja sama po prostu nie wiem gdzie, dlatego wam nie mogę powiedzieć. W sumie to i tak bym chyba wam nie powiedziała, tylko dopiero byście zobaczyli na vlogmasie, także no zobaczycie po prostu. Jest już godzina 20:30, ja zmontowałam tego vlogmasa i trwało coś koło 9 minut, 8 coś takiego. No i zastanawiam się, czy go jeszcze dzisiaj wstawiać, czy nie. No bo jak już jest 20:30 jednak i po prostu jeszcze bym musiała zrobić miniaturkę i czekać chwilę, aż on się ustawi na YouTube, więc to by było tak 21 godzina, więc chyba jednak wstawię go jutro. Tak jak tradycyjnie wstawiam vlogmasy, czyli z jednodniowym opóźnieniem, bo po prostu no już jest taka późna godzina i tak jakoś tak dziwnie mi się wstawia o tych godzinach. Tak samo po prostu dziwnie mi się nagrywa takie filmy, które trwają, nie wiem, coś powyżej 15 minut, po prostu nie wiem, nie lubię takich filmów dodawać, które trwają jakby powyżej 15 minut, bo nie wiem, naprawdę mam tak dziwnie, ale po prostu jak już jakiś vlog trwa na przykład 17-18 minut, to po prostu tak według mnie to jest za dużo i no i nie wiem, tak jakoś. Choć przyznam, że sama uwielbiam oglądać takie długie filmy, po prostu nie lubię takich dłuższych filmów dodawać, ale no tak już po prostu bywa i no. Także ja już bym chciała zakończyć tego dzisiejszego vlogmasa. Mam nadzieję, że wam się spodobał. No i jeśli tak, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie na dole ten czerwony przycisk. No i widzimy się już w jutrzejszym vlogmasie, także do zobaczenia i pa pa!